Piotr Kajek, witam serdecznie. Prawie, że już jesiennie, bo ta pogoda nas nie rozpieszcza we wrześniu. Pani Helena Krupska jest dzisiaj z nami w Telewizji Regionalnej. Dzień dobry, pani Heleno. Dzień dobry, witam państwa. Pani Heleno, no spotykamy się z wyjątkowej okazji, bo można powiedzieć inauguracyjnej, jeśli chodzi o ciekawy pomysł na spędzanie wolnego czasu dla młodych ludzi już w tym roku szkolnym, ale też miejmy nadzieję, że to będzie kontynuowane, bo festyn, o którym powiemy, to z jednej strony sport, z drugiej strony historia i wszystko się razem łączy pięknie, także każdy będzie miał coś dla siebie i nie tylko dla najmłodszych. To też ważne. Jak wygląda organizacyjnie ten festyn? Co ciekawego będzie tam ujęte? To znaczy, ja myślę, że państwo znacie Przemków głównie z organizacji Święta Miodu i Wina Dolnośląskiego. To jest taka impreza, która w Przemkowie jest już od wielu lat i ona tak zadomowiła się tam i my się bardzo cieszymy. I się rozrasta jeszcze. Tak, rozrasta się dodatkowo. Także to jest właśnie takie miejsce, w którym my też będziemy organizować nasz festyn. Nasze miasto jest takim troszkę, to jest małe miasteczko, ono jest położone bardzo malowniczo, rzeczywiście lasy wkoło, stawy, ale niestety jak wszystkie małe miasteczka, trochę jest takie, gdzie trzeba dodatkowych jakby imprez, ponieważ my jednak trochę mamy daleko i do Lubina, i do Polkowic, czy do Głogowa. I do tych takich imprez mamy mniejszy jakby dostęp. No ale z drugiej strony też ściągacie tych ludzi właśnie z tych miejscowości poprzez takie inicjatywy, tak, tak, jak właśnie Święto Miodu i Wina. No i teraz miejmy nadzieję, tak, festyn. I ten festyn sportowo-historyczny, który z inicjatywy właśnie młodych ludzi też, bo to jest inicjatywa młodych ludzi, głównie u nas w Przemkowie, czyli działaczy i osób, które są związane z grupą eksploracyjną Legiony, i również panią Izabelą Dryją, która bardzo mocno się zaangażowała i praktycznie odpowiada za organizację tego festynu. I ci młodzi ludzie właśnie zwracali się tutaj do mnie też jako do radnej gminy, żeby taką inicjatywę wesprzeć i w jakiś sposób też próbować współorganizować. I ja oczywiście bardzo się ucieszyłam, ponieważ no, tych imprez w Przemkowie jest niewiele i taka każda inicjatywa jest bardzo ważna i cenna. Tym bardziej, że tematyka tego spotkania, tego festynu jest taka, żeby wskazać dzieciom i młodzieży i również osobom dorosłym, tak, że są jakieś inne możliwości, inne formy organizacji wolnego czasu niż tylko na przykład komputer, prawda, w domu. Może też przypomnieć o tym właśnie, że ten tak, sport i wyjście tak, z domu jest bardzo ważne. Jest bardzo ważne, bardzo istotne i też dlatego właśnie taka formuła tego festynu. Oczywiście również zwróciliśmy się do pani minister Elżbiety Witek, żeby objęła patronatem tą inicjatywę. Bardzo się również ucieszyła, ponieważ to jest też wszystko bliskie jej sercu, ponieważ jest i wychowawcą, i nauczycielem, i też historii, więc bardzo, bardzo chętnie zaangażowała się w ten projekt. I oczywiście obiecała i też mam już potwierdzenie, że w sobotę będzie z nami. Także bardzo się z tego cieszymy, wszyscy czekamy, bo pani minister często też bywa w Przemkowie przy okazji właśnie Dolnośląskiego Święta Miodu i Wina. Ale tu będzie tak bardziej na osiedlu, bo to trochę będzie na osiedlu Przemkowa i tu będzie właśnie ten festyn zorganizowany też jeszcze pod takim kątem, bo chcielibyśmy, żeby to była taka integracja. Nie tylko same dzieci, ale i również osoby dorosłe, czyli rodzice. Próbujemy zaangażować wszystkie jakieś środowiska, które są w Przemkowie, czyli Ośrodek Kultury, który będzie tam też w jakiś sposób uczestniczył, bo będą organizowane tam zajęcia właśnie takie malowanie buziek, jakieś konkursy. Które bardzo dzieci lubią i to będzie też. Będzie Straż Pożarna, tak, nasza miejska, która również wystawi drużynę do tego turnieju piłki nożnej, bo będzie to też turniej piłki nożnej, turniej no piłki siatkowej. Właśnie, bo tutaj też jest podzielone, tak, nie zamykacie tak, się jakby w jednej nie zamykamy dyscyplinie. Się w jednej dyscyplinie, tu będzie kilka dyscyplin, ponieważ chcielibyśmy, żeby nie tylko rozwój taki fizyczny, ale i też umysłowy, tak, był tutaj jakby pokazany, walory tego, czyli będzie turniej szachowy.
Chcemy też, ponieważ mamy klub szachowy w Przemkowie, mamy sporo młodzieży, która jest bardzo zdolna i bardzo odnosi sukcesy na tym polu i chcielibyśmy zachęcić jeszcze więcej młodych ludzi do uprawiania tej dyscypliny sportu, bo tak to można nazwać, bo to też jest taki sport, ale umysłowy, oczywiście. I też chcemy przy tej okazji zwrócić uwagę właśnie na historię, tak, żeby zachęcić młodych ludzi do spojrzenia na tą miejscowość, w której mieszkają, tak, jak historycznie ona wyglądała. Będziemy mieli taką mini wystawę prac, zdjęć i fotografii dawnych Przemkowa. Grupa właśnie Legion będzie też prowadziła taki konkurs, zajęcia pokazujące, jak się poszukuje różne skarby. Będziemy mieli również taką grupę rekonstrukcyjną, która pokaże dawne stroje. Będziemy mieli też, bo zapowiedzieli się nam klub strzelecki z Lubina, może pokażą nam broń z różnych okresów. Także myślę, że będzie to dość dużo atrakcji takich, które no jakoś zachęcą może młodzież do tego, żeby... Też powiem, że nie zamykamy się tylko na Przemków, ponieważ skierowaliśmy zaproszenie do różnych klubów sportowych tutaj z okolic, Radwanice, Głogów, Lubin. No i mamy potwierdzenie, że z Radwanic, z Lubina przyjadą też dzieciaczki, które w tym turnieju piłki nożnej będą brały udział. Na pewno będzie też spoza Przemkowa parę osób, które będą w turnieju szachowym uczestniczyły, będą tam brały udział. Będzie też tam możliwość pogrania z mistrzem. Także sporo jest też przewidzianych nagród, pucharów. Wszystko jest za darmo, więc wszystko dzięki naszym sponsorom będziemy mogli zapewnić uczestnikom naprawdę, myślę, bardzo fajną zabawę, żeby tylko nam pogoda dopisała. Jeszcze takie dwa pytania. Tak? Pierwsza rzecz, jeśli chodzi o tą część historyczną. Czy tutaj zamykacie się w jakiejś konkretnej epoce, czy to jest tak naprawdę taki przestrzał różnych elementów, które będzie... Przestrzał różnych, dlatego że my będziemy chcieli pokazać te zdjęcia z Przemkowa, które są z różnych okresów. Oczywiście no, jest tych zdjęć bardzo dużo, bo są osoby, które w Przemkowie posiadają kartki stare, zdjęcia, ale to się nie da wszystko po prostu pokazać, ponieważ no, z przyczyn technicznych tak, do tego się nie to da. To można zostawić ale to na jest, edycję. Tak, ale to jest właśnie taki zaczątek. Chcemy po prostu zachęcić, tak, taka wisienka, która spowoduje, że może osoby, które będą brały udział, się tym będą chciały zainteresować. Tak? Druga rzecz to ten turniej, te turnieje właściwie, tak. Bo tutaj jest kilka elementów. Czy to już jest zamknięta lista, czy można się zgłaszać? A czy można się zgłaszać na przykład w dniu? To znaczy w dniu można się zgłaszać, na pewno będzie do turnieju szachowego. Pewnie też do piłki siatkowej, jak ktoś tam, bo tam będziemy mogli trochę zrobić jakąś rotację. Natomiast jak kluby jeszcze któreś, bo to wiadomo, że piłka nożna to troszeczkę inaczej funkcjonuje, to musi być drużyna. Wprawdzie nieduża, bo taka sześcioosobowa plus dwóch rezerwowych, ale trzeba byłoby się zebrać i tak zapraszamy jeszcze do środy, do czwartku. Jeszcze można byłoby ewentualnie zgłosić się i my chętnie przyjmiemy, dlatego że im więcej dzieci, tym fajniej. To będzie nas bardzo cieszyło. To jeszcze jedno pytanie, jeśli chodzi o właśnie organizację tych drużyn, jeśli chodzi o dzieciaki. Czy tutaj jakieś wymogi są, że zgody rodziców, czy coś w tym rodzaju? To kluby tak się organizują. One mają wtedy, są takie zgody przez rodziców wymagane. Klub wtedy sobie już organizuje, żeby to przywieźć na stronie internetowej naszej. Można tam, to jest zgłaszanie festynu @onet.pl i tam są takie druki zgłoszeniowe, można to jeszcze... Czyli wszystko nowocześnie. Tak, nowocześnie, tak, tak. Tak, dokładnie. I do internetu, i do zgłaszania. Pani Heleno, okej, no to zaprośmy po prostu na tego 9 września. Myślę, że warto będzie się pojawić akurat w Przemkowie. Oczywiście, tak. No, przedsmak. Pierwszy raz, a myślę, że jeśli frekwencja dopisze, tak. To tylko pokaże, że wartość takiej inicjatywy jest bardzo duża. Ja przede wszystkim jeszcze najpierw chciałabym, jak mogę, tak oczywiście, i tu skorzystam z tej okazji, podziękować tym wszystkim, dzięki którym to się mogło odbyć, tak? Czyli głównie przede wszystkim
panu prezesowi Dolnośląskiej Grupy Eksploracyjnej Legion, panu Jednorogowi, pani Dryi, Izabeli, którzy naprawdę bardzo dużo pracy w to włożyli. I głównie dziękuję bardzo sponsorom, a to jest przede wszystkim główny sponsor, to jest Fundacja Polskiej Miedzi. I tutaj bardzo chciałam podziękować kolegom z fundacji, prezesom za właśnie przychylność, ponieważ fundacja też wspiera tego typu inicjatywy i każda taka inicjatywa, która jest związana z zaangażowaniem większej ilości młodzieży czy właśnie tego typu tematom, to jest fundacji bliska i tutaj jest przychylność i w regionie dużo takich inicjatyw, które są organizowane, też fundacja wspiera. Także tu bardzo dziękuję i prezesom i całej fundacji. Dziękuję również energetyce, która też bardzo tutaj życzliwie podeszła. Nadleśnictwu Przemków, Nadleśnictwu Chocianów, Spółdzielni Mieszkaniowej Przemko, która również tutaj i finansowo, i technicznie nas wspiera. Panu prezesowi Janikowskiemu bardzo właśnie dziękuję. Także wszystkim naprawdę, nie chciałabym tu nikogo pominąć, ale wszystkim, którzy się jakikolwiek sposób tylko przyczynili do tego przedsięwzięcia, bardzo dziękuję. Oczywiście największe podziękowania się należą pani minister Elżbiecie Witek, która zechciała objąć patronatem i mimo naprawdę swoich bardzo licznych obowiązków bardzo życzliwie i wygospodarowała czas i będzie. Dlatego też wszystkich bardzo serdecznie zapraszam. Jeżeli państwo jeszcze nie zgłosiliście się, to bardzo proszę się zgłosić. A jak państwo macie tylko ochotę kibicować, tak, czy w ogóle być na naszej imprezie, to naprawdę bardzo serdecznie zapraszam. I myślę, że to nie będzie pierwsza edycja, tylko nam się uda to jeszcze może bardziej rozbudować. To będzie po prostu początek. Będzie dobry początek, tak. Bardzo zapraszam na dobry początek. Dziękuję serdecznie Państwu za rozmowę. Państwu też dziękuję. Do zobaczenia. Do zobaczenia, tak. Dziękuję bardzo. Dziękuję.